Witam Państwa serdecznie na moim kanale, z tej strony Krzysztof Wojczał i zapraszam na kolejny materiał. Jest tego ostatnio bardzo dużo, dziś nie typowo nagrywam w piątek, ale Emmanuel Macron dostarcza nam coraz to nowych wypowiedzi i deklaracji, których nie sposób nie skomentować na gorąco. Tym razem zapowiada się, zapowiada się na wysłanie wojsk francuskich do Mołdawii. Ale również połączymy sobie kilka ostatnich kropek, jeśli chodzi o wypowiedzi Macrona. Zrobię to dla Was i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, bo bardzo ciekawe rzeczy mówił ostatnio Macron. O których nie, nie wszystkie te rzeczy zostały podniesione w mediach społecznościowych czy w mediach publicznych, a niektóre rzeczy warto, warto podkreślić. To jest jedna kwestia, no i op oczywiście opowiemy sobie o ewentualnym może sojuszu francusko-polskim, jaki to będzie miał kontekst geopolityczny dla Francji, zwłaszcza jaka jest perspektywa francuska, żebyśmy my wiedzieli, czego się można było ewentualnie spodziewać po naszych partnerach, czy czegoś można się spodziewać, czy jednak trzeba zachować oczywiście zachow taki, taki dystans i, i pewien krytycyzm. O tym wszystkim za chwilę. Oczywiście bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za wsparcie. W ostatnich dwóch dniach bardzo mocno odczuliśmy to na Patronite. Tak jak już powiedziałem, środki, które są przelewane w tej chwili w, od w odpowiedzi na te prośby, one będą przeznaczane na rozwój kanału, czyli dla osoby, która się deklarowała, że będzie prowadziła takiego rodzaju, pewnego rodzaju administrację na mediach społecznościowych. I jak również będzie robiła shorty i takie różnego rodzaju materiały, które mają promować ten kanał. Także, jeśli chcecie uczestniczyć w takiej pracy, podstaw po to, żeby uważacie ten, ten kanał za wartościowy, chcecie, żeby docierał do jak najszerszej publiki, a więc, żeby ten głos, który tutaj jest, te tezy, które są tutaj wygłaszane, żeby brały udział w tej Debacie publicznej na różnego rodzaju tematy, żeby wzbogacały tę debatę, no to możecie oczywiście włożyć tutaj swoje zaangażowanie w postaci i tutaj najniższy pułap wsparcia na Patreonie to jest 12 zł miesięcznie. Drodzy Państwo, 12 zł miesięcznie to jest jak mały popcorn w kinie, ale bez biletu, za który musicie zapłacić dodatkowo także mały popcorn bez obejrzenia filmu. A z drugiej strony możecie raz w miesiącu wesprzeć ten kanał, to jest minimalny próg. Także zachęcam do wsparcia. Mamy tutaj konkretny cel 6 tysięcy. Wtedy będziemy mogli wziąć taką osobę no już w full opcji, że tak powiem, jeśli chodzi o obsługę tego, co ja bym chciał podzlecić, czym ja nie mam czasu się zajmować i na co i czym się po prostu tak dobrze nie potrafię zajmować. Tyle w kwestiach administracyjnych. Jeszcze jedna ważna rzecz i to się Wam spodoba. Chcę otworzyć nowy format, który będzie się nazywał W kontrze. Do to będzie format dla Was. Wydaje mi się, że to będzie coś ciekawego. Ja pod mój pierwszy komentarz pod tym nagraniem będzie się właśnie tak tytułował W kontrze. Do, i pod tym komentarzem zbieram Państwa pomysły, jeśli chodzi o ewentualne kontrowanie test innych specjalistów, czy, czy test podnoszonych. W mediach publicznych, różnego rodzaju oczywiście z zakresu spraw międzynarodowych przede wszystkim, no ale być może jakieś też z wojskowości. Jeśli znacie mnie Państwo już dosyć dobrze, oglądacie to regularnie, czytacie mnie regularnie, także wiecie mniej więcej, jakie ja mam poglądy i jeśli byście chcieli skonfrontować je z innymi poglądami, znaczy zupełnie różnymi, oczywiście, bo nie ma sensu kontrolować, jeśli ktoś mówi podobnie czy ma podobne tezy co ja. Ale jeśli chcielibyście to skonfrontować, to podawajcie, podawajcie w komentarzach nazwisko, czyli kto, kiedy i gdzie. Tylko nie dawajcie linków, proszę Państwa, do, do materiałów. Ja sobie już te materiały postaram się odszukać, jeśli dobrze je opiszecie. Bo YouTube po prostu w komentarzach nie przyjmie tych, tych linków. To jest jakby takie zabezpieczenie antyspomowe, które włączyłem, i które musi, które musi być. Także linków do tych materiałów nie włączajcie, ale je opisujcie bardzo dobrze i podawajcie tezy, jakie są przede wszystkim, bo po tym będę, po tym będę wybierał. I oczywiście największe szanse na to, żeby tezy, które, które będą miały największe szanse do tego, żebym się do nich odniósł, to będą te, które będą miały najwięcej lajków z Waszej strony. Także wpisujcie pod moim komentarzem swoje propozycje. Zobaczymy, która, które z nich rzeczywiście są bardzo ciekawe i które się Wam najbardziej też podobają. Ja sobie to zbiorę i stworzę taki format, odcinek, w którym będę się odnosił do konkretnych test, czy do konkretnych poglądów wygłoszonych przez daną osobę, czy podniesionych gdzieś w prasie, w jakimś artykule, tak. Myślę, że to będzie format bardzo ciekawy. Zobaczymy, poeksperymentujemy. No i, i tyle, jeśli chodzi o wszystkie kwestie administracyjne. Zmieściłem się w 5 minutach, myślę, że nie jest źle, a teraz do rzeczy, bo temat jest arcy ciekawy. Emmanuel Macron ostatnio podejmuje bardzo mocną ofensywę dyplomatyczną, narracyjną. W ramach tej ofensywy ogłosił w dniu wczorajszym, że Francja wyśle czy rozmieści wojska. W takiej chyba bardziej stałej obecności na Mołdawii po pierwsze wyśle żołnierzy, a po drugie w Macron powiedział, że to ułatwi szkolenie mołdawskiej armii. Ale fakty są takie, że Emmanuel Macron wysyła francuskich żołnierzy do Mołdawii. I ci, którzy pamiętają materiał sprzed kilku dni o Naddniestrzu. Tak, ktoś już mi napisał w komentarzu, że niech pan częściej zagląda do tej szklanej kuli. No szklanej kuli nie posiadam, aczkolwiek dla mnie wydają się to po prostu wszystko działania bardzo logiczne, trochę spóźnione. Ale jednak ja to po prostu rozpisałem dużo wcześniej, dwa lata temu, rozpisałem taki artykuł, co trzeba zrobić, żeby powstrzymać Putina, i zaczyna się to wszystko powoli realizować. Szwecja i Finlandię, przypominam, już mamy w NATO, a wówczas już o tym pisałem. Na przykład pisałem również o Mołdawii i o zagrożeniu, o potrzebie zagrożenia na Dniestrzu przez NATO. I Emmanuel Macron stwierdził, że jeśli Federacja Rosyjska oddziaływuje w strefie wpływów francuskich w Afryce, to nie może nie pozostać, nie pozostać to bez odpowiedzi, i wprowadzi wojska do Mołdawii. Mołdawia jest traktowana przez Putinia jako własna strefa wpływów, jako państwo, które stara się destabilizować, a przynajmniej kontrolować jego nieprzynależność do Unii Europejskiej, do NATO poprzez kontrolowanie Naddniestrza właśnie. i no, perspektywa rozmieszczenia francuskich żołnierzy w Mołdawii po pierwsze gwarantuje bezpieczeństwo Mołda Mołdawii, która nie ma w zasadzie swojej armii. To po pierwsze. Po drugie stwarza pewnego rodzaju no jednak poczucie powinno stwarzać poczucie zagrożenia w samych władzach Naddniestrza, które przecież niedawno prosiły o pomoc Rosjan. No i w odpowiedzi Francuzi będą, będą w Mołdawii, ale co ważniejsze, Emmanuel Macron powiedział na konferencji, że Francja jest u boku Mołdawii w, jej, w realizowaniu jej przeznaczenia europejskiego takim mniej więcej, był przekaz. A więc Francja będzie popierać Mołdawię. Przy wchodzeniu do Unii Europejskiej, przypomnijmy, że Mołdawia nie kontroluje całych swoich granic, właśnie z uwagi na Naddniestrze. A więc Francuzi chcą Mołdawii w Unii Europejskiej, będą to wspierać, co jest bardzo niekorzystne dla Moskwy. Ale z drugiej strony pojawia się pytanie, co z Naddniestrzem? Wypadałoby ten problem rozwiązać, zanim Mołdawia przystąpi do Unii Europejskiej. No bo przecież. Yy, Przyjęcie Mołdawii do Unii Europejskiej w sytuacji, w której poprzez naddniestrze Rosjanie mogliby destabilizować to państwo, byłoby wysokim ryzykiem. Także jest to bardzo ciekawa deklaracja, zwłaszcza ta w kontekście politycznym, czyli towarzyszeniu Mołdawii przy wstępowaniu do Unii Europejskiej, bo tak należy to odczytywać. Uważam, że sygnał jest bardzo wyraźny i akurat na to nikt nie zwrócił uwagi, bo każdy się zajął tym, że Francuzi chcą wysłać wojska na Mołdawię. Co jest oczywiście takim newsem najbardziej krzykliwym i bardzo ważnym, ale tutaj jest jeszcze to, 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 to drugie dno takie polityczne. Także zwracam na to uwagę, to jest taka kropka do połączenia. Oczywiście teraz będziemy tych kropek łączyć więcej, bo Emmanuel Macron powiedział również dwa dni temu, że pomoc jeśli chodzi o Francję i pomoc dla Ukrainy, to nie ma żadnych czerwonych linii, nie ma żadnych limitów. Francuzi Rosjanie się na to bardzo chyba oburzyli. Medvedev od razu dał odpowiedź i powiedział, że jeśli chodzi o Francję, to Rosja również nie ma żadnych limitów, także czy czerwonych linii. Także widać, że Widać, że no jest taka eskalacja narracyjna, a nawet i w działaniach, właśnie, bo ta Mołdawia to jest już konkret. To jest konkret, na który czekaliśmy w zasadzie. I ja byłem ciekaw, jak Macron właśnie zamierza poprzeć tą swoją twardą narrację wobec Rosji. No i połączmy sobie kolejną kropkę. To wszyscy już pamiętamy, i to ja omawiałem w innym materiale. Jak Emmanuel Macron powiedział, że niewykluczone jest, a może o tym za chwilę, jeszcze jedna kropka wcześniej, to znaczy, Emmanuel Macron powiedział już w zasadzie niemalże wprost, że wojna na Ukrainie to tak, to jest nasza wojna. Skąd to hasło znamy, trochę pół żartem, pół serio mówię, ale francuski prezydent, i tu zobaczcie, mam, mam dla Was screeny tej wypowiedzi, powiedział, że trzeba się zastanowić, czy to jest nasza wojna, czy to nie jest nasza wojna. I czy możemy się odwrócić obojętni na bieg wydarzeń, takie zadał pytanie. I odpowiedział na nie: nie wydaje mi się. A więc twardo postawił, zobaczcie, użył tego hasła używanego przez prorosyjską narrację, że to nie jest nasza wojna. I użył tego hasła przeciwnego: to, czy to jest nasza wojna, czy nie jest nasza wojna. I zrobił to w mojej ocenie. Celowo, to był celowy zabieg, bo pokazał, że nie zgadza się z twierdzeniem, że to nie jest nasza wojna, i pokazał, jaka jest alternatywa. Nie ma niczego pośrodku. Jest albo tak, albo tak. To jest naprawdę znowu, moim zdaniem, taka narracja dyplomatyczna, ale trzeba ją potrafić odczytywać. I tutaj w mojej ocenie jest to znowu twarde stanowisko. Macron mówi, że to jest nasza wojna. I połączmy. Kolejną kropkę już o tym nagrywałem materiał, o tym, że Macron powiedział, że nie wyklucza wojsk natowskich na Ukrainie w przyszłości, ale znowu pojawiły się kolejne z tym związane sugestie czy wydarzenia. Bo 8 marca, czyli wczoraj ja nagrywam ten, ten materiał 9, Emmanuel Macron spotkał się z liderami opozycji francuskiej i Różne, różne, różne dzienniki francuskie, różna prasa, powołując się na różnych, kolejnych z tych, z tych liderów politycznych we Francji, wskazywała, że wszyscy wyszli z tego spotkania bardziej przybici niż uspokojeni, a tematem właśnie była Ukraina i ewentualne działania francuskie związane z wojną na Ukrainie. Wszyscy powiedzieli to, co później powiedział sam Macron publicznie, że dla Francji nie ma już czerwonych linii, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, i to się pokrywało we wszystkich wypowiedziach. Jedna wypowiedź była jeszcze dalej idąca, tylko trzeba pamiętać o tym, że to jest wypowiedź lidera partii komunistycznej. Także tego rodzaju, powiedzmy, sugestie, nawet gdyby nie padły z ust Macrona, to tego rodzaju sugestie byłyby korzystne żeby je wygłaszać dla tej partii czy nawet dla stanowiska prorosyjskiego. Ale gdyby takie padły to tym bardziej można by było to powtórzyć i wpuścić wieść dalej. A wydaje mi się, że może to być w tym przypadku wiarygodne źródło, bowiem Rosel, czyli ten polityk partii Komunistycznej powiedział, że Emmanuel Macron, Powiedział, że Francja być może będzie musiała wysłać wojska na Ukrainę i ta potrzeba będzie wyraźna w sytuacji, uwaga, w której Rosjanie ruszą na Kijów i Odesce. Widzicie Państwo, że jakby te kwestie są dokładnie tak wyznaczane, jak ja je opisywałem. To jest w zasadzie praktycznie jeden do jednego. I nie wiadomo, czy, te, czy, czy temu można ufać, czy nie ufać, ale w kontekście tego, co mówił Macron sam publicznie, co zdaje się sugerować, to, że nie ma czerwonych linii, to, że nie wyklucza, że państwa natowskie będą na Ukrainie, to, że uważa, że Ukraińcy mogą przegrać wojnę nawet jeszcze tego roku, to naprawdę się wszystko zaczyna łączyć. Wspójną całość, jeśli chodzi o pojedyncze kropki. Nawet ta ofensywa francuska, dyplomatyczna Macrona, ona jest oczywiście tłumaczona polityką, i to wewnętrzną, czy na potrzeby europejskie, i z pewnością tak jest, ale kto wie, czy ona nie jest właśnie spowodowana przekonaniem, że dni Ukrainy mogą być policzone. I znowu wracamy do tej tezy, którą mówiłem, że Ukraina przegrała, tylko to jest kwestia czasu. Jeśli chodzi o wojnę z Rosją. Także zresztą też pojawiały się takie wypowiedzi po tym spotkaniu Macrona z liderami francuskiej opozycji, że pokazano im mapę z potencjalnymi, możliwymi uderzeniami Rosji znowu na Ukrainę. Czyli znów, jeśli połączymy kropki, jeśli była mowa o Kijowie, jeśli była mowa o Odessie, jeśli była pokazana jakaś mapa z kierunkami ewentualnych uderzeń, no to, drodzy Państwo, znowu, no nie chcę być złym prorokiem, ale mówiłem o cały czas od dwóch lat o otwieraniu nowych kierunków i o wznowieniu właśnie ofensywy na Kijów, no ale nie chcąc już tak zupełnie pesymistycznie kończyć tego materiału, to jeszcze został nam jeden uważam bardzo istotny wątek i on będzie bardziej optymistyczny, zwłaszcza dla Polski, to znaczy, no to już było, o tym było już mówione w tej wizycie premiera Donalda Tuska w Paryżu, którą podjął jeszcze w lutym i była mowa o traktacie przyjaźni 91 roku między Francją a Polską i o jego odnowie. Teraz prasa francuska pisze, że ta odnowa tego traktatu przyjaźni mogłaby mieć taki kształt jak traktaty z choćby z, z Niemcami, francusko-niemieckie. Ten traktat był, no tam były dwa, jeden był jeszcze w latach 60. podpisywany, później był odnawiany ten traktat francusko-niemiecki w Askwigranie w 2019 roku, wtedy jeszcze rządziła Merkel w Niemczech. I ten traktat rozszerzał w zasadzie. W zasadzie on, on stwierdzał, że Niemcy i Francja dają sobie gwarancję bezpieczeństwa i mają taki sojusz, jeśli ktoś by zaatakuje jedno z tych państw, to to drugie ruszy na pomoc, niezależnie od NATO, czy od innego rodzaju paktów. Czyli to w zasadzie był taki... Były, oczywiście tam były kwestie bezpieczeństwa nie tylko, ale były też kwestie gospodarcze, ale generalnie faktycznie to był bardzo mocno daleko idący traktat, którego postanowienia może nie zostały zdezaktualizowane, ale które, na który na pewno teraz mają wpływ złe relacje niemiecko-francuskie, a może nie tak dobre jak wcześniej, bo za Szolca to się mocno popsuło. A więc mamy, mamy taką zapowiedź, takie plotki o tym, że być może. Polska z Francją mogłaby zbudować właśnie coś takiego, również w kwestiach bezpieczeństwa, chyba na tych by nam najbardziej zależało, ale oczywiście mam tu kwestie energetyczne i o tym też była mowa, jak Donald Tusk był w Paryżu i kwestie gospodarcze, ale ten polityczno-militarny, na pewno ta polityczno-militarna nas interesuje najbardziej. Nie wiem, czy aż tak daleko Francuzi chcieliby się wiązać. W mojej ocenie. Jest tylko jeden powód, dlaczego Macron miałby się na taki daleko idący um, traktat, który byłby dalej idący niż ten od przyjaźni z 1991 roku, miałby się zgodzić, czy, czy by go chciał, to znaczy, chciałby zrobić na złość jeszcze Putinowi. To jest taki argument, którego nie można wykluczyć, powiem szczerze, ale z racjonalnych pobudek raczej nie wydaje mi się, żeby to było we francuskim interesie. Pamiętajmy, że Brytyjczycy zrobili coś takiego i podpisali. Jeszcze jak Antoni Macierewicz był monem naszym podpisaliśmy z Brytyjczykami taki, taki traktat właśnie, taki sojusz dwustronny, to, 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 to w ramach ciekawostki, o tym też mówiłem jakiś czas temu i pisałem. No ale Francuzi, no to z ich perspektywy, no tak jak mówię, być może, być może na złość Putinowi coś takiego, by, coś takiego by się zgodzili, w każdym razie w każdym razie ja z jednej strony, tak jak ostatnio mówiłem, należy wykorzystać to okno szansy, bo ono się pojawiło. Znaczy zmieniły się uwarunkowania geopolityczne, zmieniło się nastawienie Francji, zmieniła się płaszczyzna relacji francusko-rosyjskich i dzięki temu wszystkiemu Francuzi chcą nas postrzegać być może jako partnera, może junior, ale jednak bardziej po partnersku, wcześniej tak nie patrzyli na Polskę. I być może jest ten moment bardzo dobry, żeby wykorzystać tą szansę. Nie wiadomo, jak to długo będzie trwało, ale na dzień dzisiejszy można sobie zagospodarować jakąś płaszczyznę partnerstwa z dodatkowym państwem. Tak to należy postrzegać, że to może być rozwiązanie jakieś tam tymczasowe, to może być rozwiązanie może niedocelowe, niedługofalowe, ale ono się pojawiło i jego wcześniej nie było z uwagi na postawę francuską. Ale też nie należy wyolbrzymiać tego wszystkiego. To znaczy to nie jest tak, że Polska jest tak ważna i jest tak doceniana i wspaniała, że wszyscy chcą jej robić dobrze. A my sobie tylko wybieramy kolejność, kto, kto będzie nam dobrze robił, prawda? To nie jest, to nie jest tak. Trzeba mieć na to schłodne, realistyczne spojrzenie. Ja to, też o tym mówiłem, że żeby nas Francuzi traktowali poważnie, trzeba im coś zaproponować. To może być na przykład właśnie pewien rodzaj sojuszu, w którym my będziemy wspierać na przykład Francuzów realnie, czymś realnym w Afryce. To jest jakby jedna kwestia, ale należy pamiętać o tym, że Francuzi mają bardzo mocno, daleko posuniętą integrację z Niemcami, właśnie jeśli chodzi. O tą, ich ten wzajemny traktat, bo on bardzo mocno też regulował kwestie tam na granicy tych przygranicznych em, województw, także em, gospodarczo, w, w, na płaszczyźnie podatkowej, bardzo mocno miał się te państwa integrować, itd., itd. To w zasadzie był taki traktat o dalszej integracji em, i wyznaczenie kierunku, w mojej ocenie, w którym to kierunku cała Unia Europejska powinna pójść bo to było takie zacieśnienie jeszcze integracji właśnie między państwami na wielu płaszczyznach, pamiętać należy, że to po pierwsze obowiązuje. Po drugie, nawet przy tych słabszych relacjach z Niemcami i słabszą pozycję Niemiec, co Macron i Francja stara się wykorzystać i wzmocnić swoją pozycję w Unii Europejskiej, to Francuzi już rok temu, w 2023 roku na jesień, zawarli też taki traktat bilateralny z Hiszpanią. Poszukując sojuszników na płaszczyźnie handlowo-gospodarczej. Podobny traktat mają Francuzi z Włochami, i pamiętajmy, że Hiszpania to jest sąsiad francuski państwo silniejsze niż Polska większe. Włochy to jest państwo większe, silniejsze niż Polska sąsiad francuski a do tego partner na Morzu Śródziemnym włoska flota jest istotnym czynnikiem na tym akwenie. No, i mamy francusko-niemiecki pakt. I mamy, oczywiście, te warunki to są takie warunki to są kwestie takie, które są dla nas niekorzystne. Korzystne, korzystne są takie, że był Brexit, znaczy Brexit może sam w sobie nie był korzystny dla Polski z punktu widzenia układu sił w Unii Europejskiej, ale odejście Brytyjczyków, a jednocześnie wypchnięcie czy samo wyjście Putina z Unii Europejskiej czy z Europy i w zasadzie Skreślenie Londynu i Moskwy jako czynników, które mogłyby równoważyć Berlin, jeśli chodzi o pozycję Paryża, no sprawia, że Francuzi poszukują tego balansu, poszukują lepszej, lepszego układu sił dla siebie. I Polska może być nie tym głównym partnerem, ale jednym z ważniejszych. Tak? Mamy Hiszpanię, mamy Włochy. Jeśli chcemy balansować jako Francuzi i Niemców, to możemy do tego dołączyć jeszcze Polskę, która też jest państwem dość silnym i dużym. Także to może być takie, taka proteza w zamian za to partnerstwo z Moskwą, daleko swojego czasu posunięte francusko-rosyjskie partnerstwo. Także spokojnie trzeba wiedzieć, gdzie my w tym wszystkim jesteśmy. Nie jesteśmy na szczycie łańcucha pokarmowego, jesteśmy trochę niżej, ale z tego wszystkiego mogą płynąć dla nas profity, jeśli to będziemy w stanie wy wykorzystać. Także tak mniej więcej bym przedstawił ten, tą ogólną sytuację, jeśli chodzi o polsko-francuskie relacje i należy pamiętać o tym, że właśnie dla Francji istnieją jeszcze inne stolice. Prawda? Także Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeszcze raz przypominam o nowym formacie, czyli w kontrze do jeśli macie pomysły, to zapraszam. Dla mnie to będzie świetne też doświadczenie z tego względu, że wy będziecie posyłać mi pomysły na materiały, a po drugie to będą takie materiały już o konkretach, w konkretnych tematach i co w zasadzie tak naprawdę pozwoli nawet jeszcze Wziąć większy udział w debacie publicznej na ważne dla Polski tematy, na ważne dla Polski zagadnienia. Także wydaje mi się, że to może być fajny format, ciekawy. Zachęcam do, do komentowania właśnie w tym zakresie. Oczywiście, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, żeby to dobrze działało na Wasze algorytmy, żebyście widzieli kolejne materiały. Można oczywiście tam kliknąć na YouTube, żeby obserwować ten kanał, mimo że subskrybujecie to, żeby, żeby wy, wy pojawiały Wam się informacje o każdych kolejnych publikacjach. No i jednocześnie jeszcze raz zachęcam do wsparcia kanału, jak mówiłem na początku, 12 zł miesięcznie, 12 zł to jest mały popcorn w kinie, ale bez filmu. Zamiast kupować popcorn, który tuczy, i nie obejrzeć filmu, możecie wesprzeć kanał, który przecież oglądacie i to wiele godzin w ciągu miesiąca. Także zachęcam, żeby zmienić też te proporcje pomiędzy oglądającymi regularnie kanał, a tymi, którzy wspierają. I tyle ode mnie. Pozdrawiam Państwa serdecznie i do usłyszenia.